Witam serdecznie w naszej komentatorskiej serii. Dzisiaj będzie o wizycie w Polsce księcia Williama oraz księżnej Kate razem z rodziną, czyli z dzieciaczkami, które prawdopodobnie w momencie, w którym oglądacie ten vlog, sobie uroczo hasają po ogrodach Pałacu Prezydenckiego i cieszą się, że nie muszą z mamusią i tatusiem zasuwać po muzeach. Ale będzie tutaj troszeczkę inne podejście niż w mediach, które albo to się rozpisują, czy też rozmawiają, jeżeli to są telewizje, jakie to wielkie wydarzenie się stało, ponieważ para książęca to jest przecież para druga do tronu, w związku z tym William niedługo może być w ogóle królem Wielkiej Brytanii i ola Boga, jak oni zachowają dobre wspomnienia z Polski, to czego to oni dla Polski nie załatwią, jak to Wielka Brytania zmieni swoje nastawienie wobec Polski i Polaków. Tutaj tego nie będzie, za chwilę powiem dlaczego. Nie będzie też takich zachwytów, jaki to książę William jest piękny, albo takich fochów, jaki to książę że William jest brzydki, jestem starym, heteroseksualnym mężczyzną i mnie moda, uroda męska nie interesuje, nie będę też się wypowiadał na temat urody księżnej Kate i to nie dlatego, że dostałbym pewnie ścierą od żony przez głowę, ale dlatego, że to nie jest kanał modowy i tak już mam wrażenie, że telewizje informacyjne też nie są kanałami modowymi i cholera, jak słucham 15-minutowej wypowiedzi na temat szpilek księżnej Kate, to się zastanawiam, czy czasem nie trafiłem na jakiś program Moda i Uroda, witajcie w świecie szafiarek. O tym nie będzie, bo się na tym nie znam. No i też wam powiem szczerze, że co warto podkreślić, no w Wielkiej Brytanii rodzina królewska ma władzę praktycznie żadną. To jest funkcja czysto reprezentacyjna, jest to władza dużo, dużo mniejsza niż faktyczna władza prezydenta w Polsce, gdzie prezydent w Polsce bywa nazywany strażnikiem żyrandola, bo mniej więcej tyle może. Teoretycznie jest strażnikiem konstytucji, ale jak w praktyce to wygląda, no to już wszyscy wiemy. Teoretycznie może na przykład nie podpisać ustawy, skierować do Trybunału Konstytucyjnego, no gorzej jak Trybunał Konstytucyjny świeżo obsadzony, albo na przykład staro obsadzony, może też ustawę zawetować. To czasem się zdarza, ale nie chodzi tutaj o tym, żebyśmy mówili o polskim systemie, w którym prezydent i tak coś może, a mówi się, że nic nie może, tylko stwierdzili sobie wprost. W Wielkiej Brytanii rodzina królewska, czy też królowa, monarcha, człowiek, który formalnie panuje i niby ma poddanych, no może ładnie wyglądać i to jest taki swoisty układ, że ich reprezentuje rodzina królewska. Tyle, moi kochani, a o czym będzie? O tym będzie, że jest wręcz niesłychany zbieg okoliczności i że ta wizyta pary książęcej w Polsce jest niesamowicie wygodna. Wygodna medialnie, PR-owo, zarówno dla Wielkiej Brytanii, w której jest poważny zgrzyt polityczny w związku z Brexitem i trzeba ocieplać wizerunek Wielkiej Brytanii, bo nie daj Boże Polacy wyjadą z Wielkiej Brytanii, bo przecież jest tam na nich niesamowita nagonka. Mówi się, że zabierają pracę, że są jacyś źli, niedobrzy, że drenują brytyjski system socjalny, ale jakby Polacy wyjechali, to by się okazało, że nagle brakuje pielęgniarek, że nagle PKB trochę widocznie spadło, bo ci Polacy to cholera firmy pozakładali i dają pracę, a nie pracę zabierają, że brakuje lekarzy. Przepraszam. Czasem, że brakuje ludzi z innych zawodów, murarzy, tynkarzy, flisarzy, czy ślisarzy, no tych, którzy układają kafelki i wielu, wielu innych zawodów. Także wbrew tej takiej ogólnej retoryce, która była podnoszona, jak się Brytyjczyków zachęcało do głosowania za Brexitem, że Polacy na Wielkiej Brytanii wcale nie są obciążeniem. Polacy w Wielkiej Brytanii są pożyteczne dla Wielkiej Brytanii. W związku z tym, gdyby wyjechali, to Wielka Brytania by na tym bardzo, bardzo straciła i trzeba jakoś tak ocieplić wizerunek brytyjski w Polakach, w tym tych Polakach w Wielkiej Brytanii, bo przecież oni oglądają na pewno, jak teraz taka trochę pół ich para książęca przyjeżdża do ich starego kraju, jak tam się lubią i szanują, to może będzie fajnie, nie? No oczywiście jest to pewnie też trochę skierowane do Brytyjczyków, no bo jak Brytyjczycy zobaczą, ej, ale ta Polska to taki fajny kraj, nasza ukochana Kate i nasz ukochany William tak pojechali, to może jednak nie będziemy bić tych Polaków na ulicach i mówić im, że wąt do domu, bo jeszcze pojadą, a tam w sumie tak fajnie. Także to jest zaskakująco jakby dla Wielkiej Brytanii
istotny. I moim zdaniem to jest w ogóle powód, dla którego William i Kate do Polski przyjechali, bo to oni zabiegali o tą wizytę. Oni w ogóle robią taki swoisty tour de Old Continent właśnie moim zdaniem po to, żeby pocieplać wizerunek Wielkiej Brytanii, odwrócić trochę uwagę od tych psów, jakie są wieszane na Wielkiej Brytanii przez Unię Europejską, no bo przecież no, Wielka Brytania śmiała powiedzieć, no nie do końca będziemy się bawić tutaj z wami w tej piaskownicy, wychodzimy z tej piaskownicy, w związku z tym miłośliwie panująca w piaskownicy Unia Europejska, która sobie uzurpuje prawo do bycia jakimś takim ubernarodem, uberkrajem i do władzy zwierzchniej nad rządami poszczególnych krajów, mówi: Wielka Brytania jest B, Wielka Brytania wychodzi z piaskownicy, z Wielką Brytanią nie wolno się już bawić. Oczywiście ja to mówię z wielkim przekąsem, z sarkazmem, ale wiadomo o co chodzi. No i idąc dalej w ten sarkazm, no i Wielka Brytania chce powiedzieć: psst, psst, Polska, chodź tutaj, pobaw się ze mną trochę poza piaskownicą, to pokażę, że ja jestem też fajna i może inne dzieci też się będą ze mną bawić. No i właśnie Kate objeżdża z Williamem, objeżdża kilka krajów europejskich właśnie na takiej zasadzie: psst, psst, pobaw się ze mną, to może się tak okaże, że możemy się bawić nie tylko w piaskownicy, czyli w Unii Europejskiej, ale również możemy się bawić na trzepaku, na huśtawkach, czy na zjeżdżalni. No i właśnie takie ocieplanie wizerunku, dzięki którym może właśnie uda się nawiązać kontakty bardzo dobre, bardzo słuszne, bardzo dobrze, żeby to było, jak już Wielka Brytania sobie wyjdzie z Unii Europejskiej. Nie z Europy, co się bardzo często podkreśla, tylko z Unii Europejskiej. Wielka Brytania geograficznie zawsze była częścią Europy i zawsze częścią Europy będzie. Kultura anglosaska jest zaś bardzo poważną częścią kultury europejskiej i dopóki miłościwie nam panująca poprawność polityczna nie przetransformuje Europy w jakieś coś zupełnie innego, inne kulturowo, no to do tej pory częścią kultury europejskiej zawsze Wielka Brytania będzie. I chodzi o wyjście z Unii Europejskiej, ze swoistego układu polityczno gospodarczego, który w tej chwili stara się coraz bardziej być również układem quasi-federacyjnym. Tak? I to jest tyle. Natomiast również zaskakująco jakby ważna jest ta wizyta dla Polski. I tutaj, żeby nie było wątpliwości, ja nie doszukuję się tego, że nagle Kate i William tak wybrali tutaj termin wizyty w Polsce, bo wiedzieli, że Polacy będą wtedy robić takie bardzo dziwne rzeczy i trzeba będzie to przykryć, tylko uważam w drugą stronę, że rząd Prawa i Sprawiedliwości, który przez długi czas mógł liczyć ode mnie na bardzo poważne wsparcie i nadal, gdy robi dobrze, wsparcie może liczyć, natomiast gdy robi źle, no to zasady obiektywizmu każą powiedzieć: uj, niedobrze, niedobrze, teraz źle robicie. No to uważam, że rząd Prawa i Sprawiedliwości sobie tak pomyślał: kurde, mamy do zrobienia kilka rzeczy, o które ludzie się wkurzą. No, podniesienie podatków, majdrowanie przy sądach, wstęp do cenzury internetu i kilka innych rzeczy. W związku z tym zrobimy to teraz, jak są wakacje, połowa lipca, więc już ludziom coraz mniej się chce, zresztą niedługo wyjadą na wakacje tak w ogóle i będzie ciepło i słonecznie. W ogóle teraz jeszcze przyjedzie ta Kate, to w telewizjach zamiast gadać o tym, że znowu podnoszą podatki, tak, faktycznie podnoszą nam podatki, o tym było już na kanale wideoprezentacja, będzie jeszcze raz, bo właśnie się okazało, że nowy podatek PiS chce wprowadzić, tak, ja to nazywam podatkiem od licznika. Masz licznik na prąd? To będziesz miał nowy podatek. Może i nieduży, ale to się wszystko sumuje. Sumuje, dodaje i później jest, wiecie, tu 2 zł, tam 5 zł i już jest 7 zł. Tu dyszka, tu 2 dyszki, tu 15, no tam nagle się zbiera kilka stówek, nie? Tak to działa. W każdym razie, że dobra, to telewizje będą mówić o pantofelkach księżnej Kate, o łysinie księcia Williama, o tym, jaką to fajną zjeżdżalnię ich dzieciakom ustawili w ogrodach belwederskich, czy pałacu prezydenckiego, szczerze mówiąc, kurde, nie doczytałem, w których ogrodach te zabawki dla dzieciaków stają. No właśnie, a nie będą gadać o tym, co najważniejsze. I niestety mam wrażenie, że duża część mediów, za przeproszeniem, to łyknęła. Bo o ile o tych jeszcze sądach, to w niektórych mediach takich bardzo sprzyjających opozycji możemy usłyszeć. Natomiast o tym, że będziemy mieli kolejną już w lipcu próbę podniesienia nam, Polakom, podatków i to jeszcze pod pozorem niepodnoszenia podatków, czyli takich, jak ja to się ładnie nazywa, podatków ukrytych, czyli rzeczy, które mają
faktyczny skutek taki sam jak podatek, czyli zabierają nam pieniądze z kieszeni i nic za to nie dostajemy, natomiast które formalnie podatkami nie są, więc ja to nazywam podatkiem łajdackim, ponieważ normalny podatek to przynajmniej masz powiedziane wprost. Masz to zapłacić rządowi, czy państwu, bo państwo tego żąda. I to jest jedna z prerogatyw państwa, że może cię łupić poprzez zabieranie ci podatków. I podatek ze swojej definicji jest zabierany, jest przymusowy. Jak nie zapłacisz ci podatków, to pójdziesz za kratki, jak jeszcze śpiewał Skiba z Korwidem bardzo, bardzo dawno temu. Ale i nic za to w zamian nie może żądać. I to jest łupienie człowieka, ale przynajmniej to jest postawienie sprawy jasno. Możemy cię łupić i będziemy cię łupić, a ty masz prawo być łupiony i masz być szczęśliwy albo się wyprowadź z Polski. Dużo ludzi się wyprowadza. Natomiast są jeszcze takie podatki wredne, które udają, że nie są podatkami, tak naprawdę to jest dla twojego dobra. Ja na przykład dlatego nie cierpię ZUS-u. Nie dlatego, że nie lubię tej instytucji, czy mam coś dla ludzi, którzy tam pracują. Nie! Tam bardzo dużo sympatycznych ludzi pracujących w ZUS-ie. Pozdrawiam panią z okienka w urzędzie ZUS-owskim, do którego czasem chodzę, bo muszę. Bardzo, bardzo sympatyczna. Zawsze bardzo miło załatwia moje sprawy. Dobra kobieta, tak? I dobrze działający urząd skarbowy. Niemniej jednak mój podstawowy problem z urzędem skarbowym, nie urząd skarbowy, tylko ZUS. Za drugą, mój urząd skarbowy też nie jest taki zły. W każdym razie mój główny problem z urzędem, z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, czyli takim ZUS-em, tym całym prawem, które stoi za ZUS-em, polega na tym, że łupią nas, zabierają nam pieniądze, a nawet nie mówią, że nam zabierają, tylko twierdzą, że to są składki na przyszłą emeryturę. Aha, jasne. Ale o tym będzie kiedy indziej. Także słuchajcie, co uzyskuje Wielka Brytania na tym, że przyjeżdża Katie William. No przede wszystkim Unia wiesza na nich psy, więc trzeba to przykryć. Trzeba, żeby znowu ludzie w Europie popatrzyli sobie na piękną książęcą parę, ewentualnie nie, w połowie piękną książęcą parę, na słodkie dzieciaczki, tutaj styl i tak dalej, w ogóle fajnie i przestać ich gnoić oraz trzeba coś zrobić, żeby Polacy zostali w Wielkiej Brytanii, bo słuchajcie, wbrew temu, co nam się mówi, to o ile poszczególni tacy Brytyjczycy na ulicy czasem podburzeni na zasadzie takiej, że Polacy zabierają pracę, mogą nas nie lubić. Mogą nas nawet atakować, bić. Nam bodajże chyba były nawet przypadki śmiertelne napaści Brytyjczyków, podburzonych przez na przykład media, przez polityków. Ale politycy tak naprawdę nie chcą, żeby Polacy wyjechali. Gdyby Polacy wyjechali z Wielkiej Brytanii, to byłby krach na ichnym rynku pracy. Nagle by się okazało, że nie ma właśnie tu według różnych szacunków nawet miliona rąk do pracy. Natomiast byłoby to bardzo dobre dla Polski, ponieważ ci ludzie by wrócili do Polski i nie zasililiby szeregów bezrobotnych, ponieważ ci, co wyjechali, to są w znakomitej większości ludzie zaradni, ludzie, którzy już mają jakiś kapitał, bo pozakładali tam firmy, albo ludzie z określonym wykształceniem. I nagle by się okazało na przykład, że w Polsce jest mniejszy problem ze służbą zdrowia, bo wróciło... Przepraszam. Wziąłem cukier. Przepraszam za cięcie, napad kaszlu był dłuższy niż mi się wydawało. Zostawmy może korzyści dla Brytyjczyków, czy też dla brytyjskiej polityki, jaka z tej wizyty ewidentnie będą płynąć i przejdźmy na polskie podwórko, bo tutaj jestem przekonany, że osoby, które w tej chwili w Polsce rządzą, pomyślały sobie tak. Kurczę, mamy do zrobienia kilka rzeczy, które są dość niewygodne, gdzie opozycja prawdopodobnie będzie odgrywała dużą rolę, będzie podburzanie społeczeństwa, będzie jakieś chodzenie po mediach, no bo przecież, żeby podburzyć społeczeństwo, to media są nieodzowne. Ktoś musi pokazać te wszystkie pikiety, te wszystkie akcje, te wszystkie przemówienia, no przecież tutaj i chyba zdajemy sobie sprawę, że nie chodzi o to, żeby jakiś tam pan Rysiu z jakąś tam koleżanką powiedział coś do kilku tysięcy ludzi nawet na placu, tylko chodzi o to, żeby to nagrały telewizje o zasięgu ogólnopolskim i żeby potencjalnie mogło to dojść do wszystkich Polaków, prawda? W związku z tym, jeżeli telewizje będą zajęte mówieniem o tych przysłowiowych ciuszkach księżnej i księcia i dzieciaczkach, to w tym momencie nie będą się za bardzo rozwodzić o tym, co tam prawda. Prawo i Sprawiedliwość
Sprawiedliwość robi, w związku z tym o to im chodzi. I teraz słuchajcie, żeby nie było wątpliwości. To nie jest vlog o tym, że zły i podstępny PiS chce tutaj zrobić strasznie dużo okropnych rzeczy i ma jakieś takie makiaweliczne plany. No niestety tak się robi. Za Platformą Obywatelską też często bywało tak, że różne sprawy były w różny sposób zamiatane pod dywan, przykrywane. Najlepszy moim zdaniem majstersztyk, jaki Platforma Obywatelska zrobiła, to sprowadziła tak zwaną aferę podsłuchową, gdzie była mowa o tym, że jak ktoś zarabia 6 tysięcy złotych, to pewnie jest złodziejem albo kretynem, ewentualnie w ogóle cała sprawa, że ci ludzie gdzie z publicznych pieniędzy, bo służbowymi kartami kredytowymi płacili takie pieniądze w knajpach, czyli de facto z naszych podatków, że Polska to kraj, który istnieje tylko teoretycznie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko zostało sprowadzone do tego, że ci ludzie używali wulgarnego języka, a w związku z tym przeprosili za wulgarny język. I to też chyba nie wszyscy. Idealne zamiecanie sprawy pod dywan. Samo tutaj, no, jest to zabieg polityczny. No, dziś mówi się, że nie ma uczciwych polityków, tylko są politycy z bardziej lub mniej przyjaznej nam opcji. No to co mogło chcieć przykryć Prawo i Sprawiedliwość? Przede wszystkim podwyżkę cen paliw, które są faktycznym podniesieniem podatków. Ponieważ tutaj teoretycznie można tak mówić, o, tylko burżuje będą płacić w związku z tą nową opłatą paliwową, przecież tylko burżuje mają samochody, tylko burżuje jeżdżą, a w ogóle to im bardziej masz burżujski samochód, tym więcej pali. No nie. Prawda jest taka, że nowoczesne samochody płacą zwykle mniej niż te stare samochody. Oczywiście, jeśli ktoś ma wielkiego SUV-a, który jest wielki jak czołg, to pewnie też podobnie pali. Niemniej jednak też te nowoczesne, a więc droższe SUV-y płacą zdecydowanie mniej niż te stare SUV-y. No bo technologia idzie do przodu. A druga rzecz, o której bardzo ważna jest, żebyśmy wszyscy wiedzieli, opłaty za paliwo są dosłownie we wszystkim. Bo cena paliwa to cena transportu, a cena transportu jest we wszystkim, bo wszystko gdzieś tam jakoś wiąże się z transportem. Nawet jeżeli jest to cena usługi internetowej, to ktoś musiał temu usługodawcy internet założyć. A ten, kto mu zakładał, prawdopodobnie on go przyjechał samochodem. Więc w jakiejś tam mikroskopijnej części, ale i tak będziemy za to wszystko płacić. I teraz tak, mówi się, że ta opłata ma pójść na drogi w małych gminach. No pewnie tak. No, tak to już jest z podatkiem, że na coś te pieniądze idą, prawda? Niemniej jednak nikt tych podatków nie chce płacić, prawda? Poza tym zawsze można osiągnąć ten cel, na który niby mają pójść pieniądze z tego podatku, z jakiegoś innego podatku. Można na przykład też nie marnotrawić pieniędzy, nie wydawać je jakoś głupio, albo no, robić różne rzeczy. Także podwyżka podatków zawsze, a może raczej prawie zawsze wiąże się z oporem społecznym, bo ludzie nie chcą płacić podatków. W związku z tym tutaj jest jedna kwestia. Druga kwestia jest taka, to pan Rafał Mundry na Twitterze podniósł, on opublikował post z projektem ustawy o rynku mocy. No i tam między innymi w tej ustawie jest mowa o opłacie mocowej. Nowym czymś, co formalnie nie jest podatkiem, tylko jest opłatą. I ta opłata mocowa ma być dla każdego, kto ma w domu prąd, w wysokości 6 do 7 zł za miesiąc. Niedużo, prawda? By się wydawało, co to jest 6 do 7 zł? Za to co kupimy? No, 2 cheeseburgery w McDonaldzie kupimy jeszcze za to? Czy już nie bardzo? No kepsa to raczej nie. Jeśli do jakiegoś takiego bardzo małego i w bardzo małej miejscowości. No bo w Warszawie to już kepsy są po 10 zł, nie? No ale tak to się tak wydaje. Ale przede wszystkim należy sobie zdać sprawę, że to jest znowu kolejna opłata, tak? Tam 25 groszy razy ilość litrów. W sumie się mówi, że około 3 dych miesięcznie przeciętnie taki normalny lacz paliwa będzie za to płacił. Tutaj już jest 6 do 7, to już jest 37, 36, nie? Tak się wydaje. Do tego jeszcze to jest kwestia, że ta opłata ma być, jak to się ładnie mówi, od licznika. Formalnie od gospodarstwa domowego, ale te gospodarstwa domowe tak są zdefiniowane, jeśli dobrze się w to wszystko wczytałem. Mogłem się źle wczytać, ale wydaje mi się, że dobrze, że tam nie ma różnicy, znaczy niby gospodarstwa domowego, ale od licznika. To znaczy, że jeżeli na przykład masz dwa mieszkania i jedno stoi puste, no to i tak masz zapłacić za dwa. Bo tam nie będzie deklaracji, czy ty tam mieszkasz, czy pomieszkujesz, czy to jest na przykład twój domek letniskowy, a może nawet altanka na działce, na której ty masz prąd, nie? Także poza tym to się zbiera, tak? 6 zł razy miesiąc, razy 12, to już jest 42 zł. Prawda? Kolejna opłata, cichutko, ceny prądu zdrożeją. Kolejna rzecz,
o której warto wspomnieć, która jest przykrywana, to to, że jest robiony jest medialny wstęp pod cenzurę internetu. O tym więcej mówi Wąski w dzisiejszym swoim materiale na Wąski kanał. Ten jego vlog nazywa się Telewizja Cannot into YouTube, cenzura internetu w tutorial. Serdecznie zachęcam do obejrzenia tego vloga. To jest bardzo mądry vlog, w którym moim zdaniem może przejść bez wystarczającego echa, ponieważ Wąski ma tylko 15 tysięcy słów, powinien mieć więcej moim zdaniem. No i ten materiał jest taki fajny, wyważony, spokojny, tam nikogo nie obraża, nikogo nie atakuje, nie robi dramy, mówiąc krótko. W związku z tym właśnie ludzie pewnie się tym za bardzo nie będą ekscytować. No co innego, gdyby Wąski zarzucił innemu youtuberowi, że mu ukradł nazwę serii. O, wtedy to pewnie wszyscy by się tym interesowali, ale ponieważ chłopak to robi na spokojnie, no to w ogóle pewnie przejdzie przez echa. A bardzo bym nie chciał, żeby przeszło przez echa, dlatego serdecznie zachęcam was do obejrzenia tego materiału. Zwłaszcza, że Wąski mnie tam kilka razy wywołuje do tablicy, żeby nie było wątpliwości, nie robi mi krzywdy. Po prostu Wąski opisuje sytuację, jak to jego zdaniem pewna petycja pewnego pana, uznawana za petycję pewnej telewizji, jest wstępem do cenzury internetu. A jednocześnie pokazuje, że ta telewizja to się bardzo brzydko zachowała wobec niego, biorąc jego materiały jak swoje, zdaniem Wąskiego. I przywołuje też, że ja też byłem wiele razy źle traktowany przez telewizję albo przez inne media. Przecież są media, które ostatnio wzięły sobie fragmenty mojego materiału jako autora, podały nie mnie. Rozumiecie? I teraz ja mam hejty pod materiałem, który przeze mnie został nakręcony, przeze mnie opublikowany, że dlaczego ukradłeś materiał temu i temu? No nie. To ja jestem autorem tego materiału, tylko medium takie albo inne powiedziało, że nie ja jestem. I to jest bardzo, bardzo nie fair. Właśnie o tym Wąski 22 minuty mówi. Bardzo serdecznie zachęcam do tego materiału. Oczywiście mam nadzieję, że to tylko jakiś człowiek sobie coś tam napisał, a jakaś druga telewizja, która bardzo żąda atencji, ponieważ ma bodajże 0,09% udziału w rynku, czyli jakieś pomijalne wielkości, że vlog Wąskiego pewnie już ma więcej wyświetleń niż ta telewizja robi wyświetleń na program. Jeśli dobrze zrozumiałem udział w rynku i wartość 0,09%. No to, że on sobie coś tam napisał, ktoś inny to opublikował, że tak naprawdę pani Szydło się nad tym w ogóle nie pochyli, tylko stwierdzi, dlaczego ten człowiek do mnie pisze. Kto to jest w ogóle? A co chodzi, nie? Jednak media to bardzo, bardzo mocno podkreślają. Tam jest oczywiście wykorzystywany stream Daniela Magikala, na którym on wywoływał sobie duchy. Jest powiedziane, że wszystkie streamy to niedobre i może tak trochę byśmy zwrócili uwagę na streamy. W kontekście trochę je ocenzurowali, trochę zakazali, trochę kazali koncesję. Tak zupełnie z pominięciem tego, że gdy Daniel Magikal wywoływał duchy, to chyba nie tylko ten stream był tej nocy, bo również w tej nocy był mój stream i chyba dużo mediów o tym wiedziało, bo dużo mediów sobie wzięło fragmenty tego mojego streamu bez pozwolenia, nawet w ogóle bez informacji, bez informowania mnie, a niektóre z podawaniem za źródło kogoś innego niż ja. No to skoro te media wiedzą o tym, że były dwa streamy i że jeden był tak fajny, że sobie wzięły z niego fragmenty, to może powinni też powiedzieć, że okej, tej nocy były dwa streamy, jeden może, naszym zdaniem był B, ale drugi był tak cacy, że sobie zapożyczyliśmy, a nie tylko streamy B, streamy B, streamy B, nie? Ja to też nie to, żebym jakoś specjalnie walczył o siebie, bo streamuję bardzo rzadko i żeby nie było wątpliwości, zdecydowanie lepiej wychodzę na, mimo problemów z monetyzacją, na wrzucaniu tak normalnie filmów, bo jakoś nie proszę, że mocno o dotacje na streamach, więc rzadko je dostaję, a na streamach reklam nie ma. W ogóle to zawsze lepiej mieć trochę niż wcale. Natomiast to też właśnie chodzi o taki wstęp, że być może będzie wstęp do cenzury internetu w Polsce. Na co bym bardzo uważał, że to jest głupota, bo co jak co, ale PiS jest chyba silny w internetach, więc nie powinien ich cenzurować. Moim zdaniem oczywiście powinien się wziąć za ucywilizowanie internetów, prawda? Czyli że może rzeczywiście nie każdy powinien publikować w tym internecie co tylko chce, ale to nie trzeba nowego prawa wprowadzać, tylko trzeba sprawić, żeby prokuratura i sądy umiały się zajmować egzekwowaniem dzisiaj już istniejącego prawa, bo już dziś nie wolno nawoływać do nienawiści, już dziś nie wolno kłamać publicznie o kimś, już dziś jest to prawo, prawda? Natomiast jakoś sobie z tym w ogóle
Polska nie radzi. Czyli pełno jest kłamstw w internecie, pełno jest pomówień, pełno jest właśnie tsiania nienawiści i luz. Także po co wprowadzać nowe prawo? Po co robić jakieś licencje? Nie lepiej po prostu sprawić, żeby ktoś wreszcie się zajął pilnowaniem porządku w myśl już obecnego prawa? Po co tworzyć nowe prawo, skoro starego nikt nie egzekwuje? Także to jest rzecz. No oczywiście do tego jeszcze dochodzi sprawa z sądami. Żeby nie było problemu, znaczy żeby nie było tam jakby niedomówień. W tej całej sprawie z sądami, z tym co teraz robi opozycja, jest bardzo, bardzo dużo histerii. Ale jednak trochę racji też w tym jest. No tutaj taki typowy przykład histerii to jest bodajże chyba nie tweet, chyba na Facebooku pan Krzysztof Luft, to jest chyba były członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, napisał coś takiego. Kontrola niezawisłych sądów powstrzymywała dotąd Krajową Radę Radiofonii i Telewizji przed cofnięciem koncesji mediów komercyjnych takich jak TVN24, TVN, Polsat, RMF FM, Radio Tok FM, Radio Z i inne. To się teraz może zmienić, bo ochoty do zniszczenia prywatnych mediów PiS nie brakuje, a sędziowie Ziobry już takich decyzji nie podważą. Nie wierzycie? Zobaczycie. No, ja nie wierzę. Szczerze mówiąc, już widzę, że na ulicach jest coraz większe niezadowolenie społeczne z tego, co robi PiS, że o ile w grudniu to ludzie widzieli, że to było kudziarstwo, że to było takie dziwne. Dzisiaj, dzisiaj naprawdę widzę dużo ludzi zaniepokojonych tym, co Prawo i Sprawiedliwość robi przy okazji reformy sądownictwa. Teraz, żeby nie było wątpliwości, ja nagrałem o tym cały oddzielny vlog, moim zdaniem bardzo mądry, niestety też mający mało wyświetleń, jak zwykle, gdy jest cholera coś mądrego, to jest vlog pod tytułem PiS vs. Sądy. Chciałbym, żebyście go obejrzeli. To jest vlog, w którym bardzo wyraźnie mówię, że moim zdaniem w polskim sądownictwie jest bardzo wiele złych rzeczy. Nawet nie waham się nazwać ich patologią. Natomiast to, co robi PiS, nie jest moim zdaniem leczeniem tej patologii, tylko jest zamianą jednej patologii na drugą. Co z jednej strony bardzo fajnie, że jacyś tam patologiczni sędziowie sobie pójdą, ale z drugiej strony skąd mamy pewność, że nie przyjdą nowi patologiczni sędziowie? Wolałbym rozwiązania systemowe, a nie wymianę jednych na drugich, ale właśnie obejrzyjcie tam ten vlog. Tam tłumaczę dokładnie, o co chodzi, moim zdaniem bardzo niegłupio. Natomiast no, to ewidentnie też jest do przykrycia, prawda? Natomiast nie wierzę w to, że PiS decyduje się zdelegalizować Polsat czy TVN, czy jakiekolwiek takie duże medium. Wyobrażacie sobie, co by było, jakby zdelegalizowali Polsat? Już widzę kilkaset tysięcy, czy może nawet milionów fanów KSW na ulicy, którzy się wkurzą, bo nie będą mogli zobaczyć nowej walki Popka, Pudziana, Różala, czy kogoś innego. No nie, nie, nie. Do delegalizacji mediów to jeszcze daleko, daleko, daleko. Natomiast sprawa przyczepiania się na internet jest całkiem, całkiem realna. Mam nadzieję, że to zostanie zduszone w zarodku. Mam nadzieję, że nic z tego nie będzie, ale może jednak. Tak? Oczywiście, jak mówię, opozycja to wykorzystuje cynicznie, znowu chce podburzać społeczeństwo, ale tym razem mam wrażenie, że ma troszeczkę ułatwione zadanie i tyle, moi kochani, pozdrawiam bardzo serdecznie, do zobaczenia, jeśli się vlog podobał, daj łapkę w górę, napisz mi coś miłego w komentarzu, dzięki temu mnie będzie przyjemniej, a vlog będzie miał większy zasięg. Pozdrawiam, do zobaczenia, pa pa!